Głównym wydarzeniem tegorocznej akcji gęsinowej był zaplanowany na weekend Święta Niepodległości Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku pod Toruniem. Władze województwa zaprosiły wszystkich mieszkańców do wielkiej gęsiej karczmy w hali namiotowej na 750 miejsc, a także na kiermasz produktów z gęsiny oraz innych produktów regionalnych i rękodzieła. W menu gęsiej karczmy znalazły się przede wszystkim gęsie pipki z pęczakiem, żur na gęsinie, gęś w kapuście i marcińskie rogale z masą orzechową. Tu bije bijące serce tej imprezy, jesteśmy w kuchni. Co jest w tych wielkich garnkach? No dzisiaj właśnie tutaj wszystko jest przygotowywane, wydawane jest w namiocie oraz tutaj przygotowujemy obiad dla kombatantów, który organizatorem jest właśnie Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy żur na gęsinie, mamy przepyszny sos śliwkowy z powideł Dolnej Wisły. To jest taki produkt wasz lokalny. Tu mamy kapustkę z gęsiną. No, wygląda smakowicie rzeczywiście. Niech pan zobaczy, jak pachnie. To po prostu... Tak. Je się wszystkimi zmysłami, je się oczami, nosem, a później dopiero smakuje. Tu mamy gąski, które będą podawane z gęsiną, taka gęś z gąskami, się podajemy na samym początku. Roladę z gęsi z piernikiem toruńskim, gęś z gąskami, żurek na gęsinie razem z okras z półgęskiem. Co to jest? Półgęsek jest to tradycyjna potrawa z kujawsko-pomorskiego, jest to półgęsi wędzonej w bardzo zimnym dymie, bardzo pomału. Jest to bardzo ekskluzywna, pyszna potrawa, tak? I to na tym właśnie żurku wykończymy to takim półgęskiem. Później mamy gęś pieczoną na kapuście modrej i z rokietnikiem, zagęszczoną piernikiem toruńskim, z pyzami ziemniaczanymi i później do tego wszystkiego na sam koniec lody z piernikiem toruńskim z musem malinowym. No to rzeczywiście bardzo lokalnie. Dla ilu osób tutaj, ile tu jest porcji? Tutaj mamy gdzieś w granicach 170 osób, które będziemy gościć w restauracji, w karczmie. Wydaje mi się, że dzisiaj już nas odwiedziło ponad 500. Okolicznościowy list do uczestników imprezy skierowała małżonka prezydenta Anna Komorowska, chwaląc pomysł łączenia wartości patriotycznych i niepodległościowych z atmosferą rodzinnego święta i pielęgnowaniem regionalnych tradycji. Gratuluję samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego ciekawego pomysłu ożywienia tradycji, która służy wzmacnianiu poczucia regionalnej tożsamości i życzę udanego spotkania, zakończyła swój list pierwsza dama. Specjalny kurier zawiózł do Pałacu Prezydenckiego kosz z gęsinowymi darami, w którym znalazły się m.in. półgęsek, rolada z gęsi z piernikiem toruńskim oraz gęsi pasztet. Degustacje urozmaicały występy artystyczne, m.in. orkiestry Dentej z Koronowa.